Czyli witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie w bardzo, bardzo, bardzo nietypowym odcinku. I teraz takie, niby dlaczego, no tytuł niby jest taki przyciągający, ale niby dalej to jest drugi odcinek i patrzcie teraz, nie? Tak sobie wchodzę, tutaj o Mateusz w akcji, to jest ten mój świat, wchodzę sobie w niego, proszę bardzo. Graj w wybranym świecie, będą chwile lagi. Aha, i co się dzieje w tym momencie? I tak właśnie patrzę, co się dzieje, to ja musiałam zginąć, nie? Jak jestem na Game Modzie 3. No i tak właśnie patrzę, patrzę, a tutaj są moje itemki. Czyli musiałam po prostu zginąć na tym hardkorze. I właśnie nie wiem, o co chodzi, bo prawdopodobnie ktoś mnie zawołał, ja zostawiłem ten świat Minecraft i po prostu wszedłem do wody, zostawiłem i pewnie utonąłem. Jestem taki mądry. Ale słuchajcie, nowy świat sobie stworzyłem. Tak, stworzyłem sobie nowy świat, który jest kopia Mateusz, to jest prawdopodobnie ten. I on jest naprawdę świetny. Popatrzcie. To jest mój świat. I tak, specjalnie tutaj przyszedłem, żebyście nic tutaj nie podejrzewali. I teraz tak, jak widzicie, tutaj już trochę gram. I to nie jest, że tam pewnie na Game Modzie wszystko zrobiłeś. No właśnie nie. I teraz tak, słuchajcie, pójdziemy sobie w tamte miejsce, bo ja zbudowałem dom. I ten dom, nad sobie nie wyobrażacie, ile ja go czasu budowałem. Chyba to jest ten. Czekajcie. Tu jest lawa? Nie. To chyba nie w tą stronę, wiecie? Tak, żebym ja się nie zgubił, bo... Naprawdę by było kiepsko. Ten dom budowałem ponad 2 godziny, także no. Także już łapka w górę w tym momencie powinna być zestawiona. I dobra. Mam oczywiście jedzenie. Dobra, to jest w to miejsce, bo... Oczywiście nie budowałam domu na śniegu, tak? Aj. Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj gdzieś powinien być mój dom. I tak, to jest, słuchajcie, nowy świat i dzisiaj niestety nie będę czytał już komentarzy. Jak widzicie, tu jest mój dom. Tak, on jest potwornie duży i potwornie długo go robiłem. Zobaczcie, ile on mi czasu zajął. I tak, dzisiaj właśnie będziemy go jeszcze kończyć, bo on nie jest cały zrobiony. I trochę robiłem na live'ie na Twitchu. Przede wszystkim tego redstone'a zbierałem, bo naprawdę nie było łatwo. I redstone'a jeszcze mi trochę brakuje, ale niestety już nie mogę go po prostu znaleźć. I tak, tutaj jest mój kamień do budowania tej podłogi. Jak widzicie, ten dom jest potwornie, potwornie duży. No i tak, słuchajcie, co ja tutaj mam w tych skrzynkach? Tutaj mam takie rzeczy w sumie zapasowe. Tutaj, jak widzicie, ubranka, jakiś tutaj kilof. Tutaj mam szyby, pochodnie. I tutaj mam bruk. I tak, słuchajcie, dzisiaj chciałam dokończyć tutaj budować... Tak, dach, właśnie. Redstone'a już pewnie dzisiaj nie zdobędziemy. Myślałem, że to jakiś zamek tam jest, a to jest drzewo. Redstone'a już dzisiaj prawdopodobnie nie zdobędziemy, ale chciałam właśnie zrobić ten dach. I do tego jest nam potrzebne bardzo, bardzo dużo drewna. Także ja tutaj sobie od razu biorę ten. Zaraz. Czy ja mam drewno? Nie mam w ogóle drewna, aha. Muszę sobie zrobić bardzo dużo siekier, bo chcę generalnie, żeby to wszystko było i z takich dębowych drewna nieprzerobionego i z desek. Także musimy naprawdę sporo tutaj sobie pokopać tego drewna. No i tak, dzisiaj, słuchajcie, nie będziemy czytać komentarzy z dwóch powodów. Po pierwsze, po prostu sobie ich nie przygotowałem, a po drugie, nie było ich dużo. Także jeszcze oczywiście zapraszam do po prostu pisania tych komentarzy. Tak, bo było ich po prostu mało, było chyba taki jeden. Jeden, o ile nie dwa, takie dobre komentarze, bo tak to tam wszyscy łapka w dół, bo coś tam. Tak, i to nie jest coś, ja tego przecież nie będę czytał, bo po prostu to nie są komentarze, które się nadają. I no nie chcę, żeby to wyglądało tak, że tylko dwa komentarze czytam, tak? I słuchajcie, niedługo będzie live, prawdopodobnie jutro będzie live, także zapraszam was. Znaczy nie, sorry, dzisiaj będzie live, bo wy to oglądacie o 6:30. Tak, także prawdopodobnie dzisiaj będzie live. Gdzieś tak prawdopodobnie też wieczorem. A zresztą to w sumie nawet nie wiem, kiedy będzie live. Może po południu. Nie mam pojęcia. Dobra, trzeba tutaj naprawdę dużo tego drewna pokopać. No i to jest, słuchajcie, odcinek nagrywany OBS-em, bez żadnego montażu. Także no, niektórzy mi piszą, jaki ty masz dobry mikrofon. Nie, ja mam po prostu dobry program do odszumiania. Bo to jest ten właśnie ten mikrofon i słyszycie pewnie, jak on teraz szumi. Dobra, ile tego mamy? No to tak trochę słabo, dobra.
Pokopmy jeszcze, tutaj nam jeszcze to zostało, bo naprawdę trzeba będzie ten dach duży bardzo zrobić. A tu jeszcze są krowy, to za chwilę w sumie pójdziemy trochę na jedzonko. Jedzonko też się zawsze przyda, chociaż właśnie tu jest dużo zwierząt, więc ja już mam dużo w sumie tego jedzenia, ale tam zawsze się przyda trochę więcej. Mogę w sumie sobie przygotować jakąś muzykę, to by teraz leciała. By było, słuchajcie, fajnie. Teraz sobie mam oczywiście tam jakąś zapasową, nawet nie w internecie, tylko że nie chcę włączyć, bo boję się, że będzie albo za cicho, albo za głośno. W sumie to bardziej, że za głośno, bo dla mnie czasem jest dobrze, ale jak to się ogląda, to nie można się skupić po prostu na tym, co ja mówię. Dobra, 45. No dobra. W ogóle, chwila, ile mam FPS-ów tutaj? 300. A to nie jest źle. Myślałam, że będę miał przy nagrywaniu trochę mniej. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? Tylko jedną surową wołowinę. Dobra, ta już dała za dwie. Dobra, to mamy trochę już jedzenia. Będziemy mogli sobie poprzepalać. Owiec może na razie nie będziemy strzygli, bo to trzeba mieć ten nożyce. Ja na razie nie mam. Dobra, to na razie mamy trochę. Zobaczymy, na ile nam się tutaj to przyda. A co tu jest? A czemu tego aż tak dużo? Ja tutaj chyba mnie nawet nie było. A może i byłem. Dobra, to sobie pozbieram. Coś musiało tu albo wybuchnąć, albo nie wiem, co to było. Patrzcie, jakieś tu w ogóle jest dziwne. Dziwne to jest generalnie. No ale dobra. Idziemy sobie teraz do domku. Dobra, i zobaczymy, co tutaj mamy. Dobra, trzeba uzupełnić generalnie zapasy. Pyku, pyku. Tak, weźmy sobie tutaj te nożyce. Dobra, tu mamy ten. Dobra. Także będziemy, myślę, mi się wydaje, że już mogli zaczynać budować. W sumie jeszcze skrzynkę sobie włożę do skrzynki. Włożyłem, dobra. To teraz możemy, słuchajcie, zacząć budować. To jest jak na razie tylko taki, wiecie, mościk, żebym mógł sobie tutaj to wszystko pobudować. I dobra. I teraz tak. Część trzeba będzie przerobić na drewno, ale część też na deski. Także wiecie co? Na razie to jeszcze zrobimy z desek, a później dopiero zrobimy taki jakby czubek. To dopiero on zrobimy. Dopiero ten czubek zrobimy z tego. Jak to się nazywało? Drewna, o właśnie, bo nie chcę pomylić drewna z tymi z deskami, co nie? Dobra, to sobie zamienię to w ten sposób, bo pewnie będę właśnie często tutaj spadał. Dobra, i sobie budujemy. W ogóle napiszcie, czy właśnie takiego typu odcinki wam się podobają. Ja oczywiście dodam w następnych odcinkach tą muzykę, bo to jest dopiero, wiecie, taki początek tego wszystkiego. No, ale tak. Jak coś, to jeszcze mogę usunąć szumy z mikrofonu, że nie będzie szumów, ale będzie po prostu słabsza jakość tego mikrofonu, jeszcze słabsza niż teraz jest. Także możecie napisać, czy chcecie taką jakość, ale żeby były te szumy, czy żeby ich nie było, ale żeby była słabsza jakość po prostu mikrofonu. To też właśnie możecie napisać. No, a to tak, to nie jest właśnie za bardzo ciekawe. Jakieś zajęcie, ale to mi się wydaje, że niektórzy na przykład lubią, jak tak się buduje. Ja na przykład lubię oglądać odcinki, kiedy się buduje, bo to trzeba mieć do tego cierpliwość, wytrwałość. Tak naprawdę same pozytywne cechy, bo kreatywność, tak? No dobra. Pewnie już wszyscy wiedzą, o jaki mi tutaj dach chodzi. Nie będę robił go z tych płotków. Nie płotków, tylko schodków, bo po prostu chcę, żeby on był taki bardziej trochę sztywny. No dobra. To tutaj kolejny stack. I budujemy. No. Wiecie co? Napiszcie, co tam u was w ogóle, bo mnie to interesuje. Naprawdę. Mnie to, słuchajcie, naprawdę interesuje. Dobra, teraz już trochę szybciej przyspieszymy. Pyk.
Będzie w sumie już teraz coraz krócej, bo to się do środka idzie to ta cała budowla. I sam czubek trzeba będzie zbudować z tego drewna. Także zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle zobaczcie na cały ten obwód, ile to w ogóle desek idzie. A tego naprawdę nie jest dużo. Już słońce zachodzi. No dobra. Nie chcę marnować ani jednej deski, dlatego... tutaj zrobię coś takiego. Dobra. Także oczywiście możecie w komentarzach pisać, co wam się przytrafiło w tym dniu. Czy był fajny? Właśnie takie komentarze w sumie chcę. Lub po prostu jakieś rady. Takie zwykłe, słuchajcie, typowe komentarze, tak? Nie w sensie, że łapka w dół, bo coś tam, coś tam. No jak dacie łapkę w dół, no to dacie łapkę w dół. Czemu nie piszecie, za co dajecie łapkę w górę? Znaczy niektórzy piszą, ale bardziej piszecie, za co dajecie łapkę w dół, niż za co dajecie łapkę w górę. To jest takie trochę dziwne. Dobra, to co, ja schodzę, musimy się przespać. I w sumie już niedługo będziemy kończyć, bo to nie jest takie, wiecie, ciekawe zajęcie, więc już prawdopodobnie w następnym odcinku już ten dach będzie skończony. Tak. A następny odcinek będzie za 11 łapeczek w górę. Ojejku, patrzcie na to. Czekajcie, łopatę wezmę. Wykopać to trzeba, bo dziwnie to strasznie wygląda. Dobra. Przecież trawą zarósł ten krzak tak od razu. No dobra. To co, ja tutaj już powoli tak naprawdę będę kończył. Także słuchajcie, no tak się prezentuje nasz tutaj dom. Tak naprawdę to nic dodać, nic ująć. No i to na tyle tak naprawdę. Także to na tyle w sumie. Jeżeli wam się spodobało, możecie dostać łapeczkę w górę. No i to na tyle. No i ile razy będę...